Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje serię Poznaj Najświętszą Maryję Pannę. Zaprasza Perła Louis. Który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Dziewicy i Słowo stało się ciałem i mieszkało między nami. Dobrze, że o tych cudach powiedziano nam ogólnikowo i pod zasłoną słów, które sam Duch Prawdy natchnął. Umysł nasz nie zdołałby objąć szczegółów. Czy przyjście na świat Zbawiciela zostało oznajmione błyskiem światła? Może śpiewem całego nieba? Czy z wysoka nadbiegli aniołowie? Może jak później przy Jordanie głos Boga Ojca dał się słyszeć? Oto Syn mój miły, w którym sobie dobrze upodobał. Myślę raczej, że jak dla wszystkich synów ludzkich przyjście na świat Jezusa zostało oznajmione żałosnym jękiem i Maryja nagle zobaczyła przed sobą nowonarodzonego, leżącego na ziemi i płaczącego wśród tej świętej nocy. Od chwili tego narodzenia, tego żałosnego jęku, tego obnażenia i ubóstwa, wszystko, co tu na ziemi w dziedzinie nadprzyrodzonej, będzie wielkim. Nosić ma potrójne znamie czystości, cierpienia i ubóstwa. Póki świat istnieć będzie, Jezus nie przestanie rodzić się z dziewic. Cnota czystości jest źródłem naszej siły, tajemnicą naszej gorliwości i wpływem nad duszami. A Maryja wzięła dziecinę boską na ręce swoje i tuląc do serca swego, okrywała je pocałunkami świętszymi niż są pocałunki zwykłych matek. Albowiem były to pocałunki Matki Dziewicy. Prezentowane treści pochodzą z dzieła Najświętsza Panna wzorem pokory i cichości. Książkę lub audiobook nabędziesz w księgarni na jej głowie.pl.